sam turniej jest naprawdę fajnie zorganizowany, jest to fajne przeżycie, taki odryw od ligi codziennej. Pierwszy raz występowaliśmy ze szkoły, no poziom był, powiedzmy, wyrównany. Atmosfera, tak jak mówię, to po prostu jest coś pięknego. Poziom bardzo fajny, spodziewałam się w sumie czegoś innego, ale jestem w szoku, bo organizacja jest super, wszystko jest super zorganizowane. Tenis stołowy to jest sport bardzo wymagający i psychicznie, i fizycznie. I chociaż to się wydaje, że to jest takie pik-pik, to wcale tak nie jest. To jest praca nóg, praca rąk, praca mięśni brzucha i do tego praca głowy. Bardzo mi się podobało na turnieju od SKS-u do AZS-u. Była fajna organizacja. Jestem dumna, że zajęliśmy trzecie miejsce. Mam nadzieję, że wrócimy tutaj w przyszłym roku i zajmiemy pierwsze. Pierwszy dzień nie był dla nas zbyt dobry. Przegraliśmy pierwszy mecz, drugi wygraliśmy z Warszawą i dzisiaj graliśmy bardzo dwa ważne mecze. Pierwszy graliśmy z najlepszą drużyną z Łodzi. No i udało nam się wygrać po dobrej walce i wygraliśmy także finał. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Lublin był pierwszy raz jako szkoła, piąte liceum ogólnokształcące na tych zawodach. Udało się wygrać, fantastycznie się czujemy dzięki temu. Odczuwa się już te parę dni, jak się jest, że naprawdę jest się na zawodach i naprawdę się tak, że to jest Warszawa. Się kocha, już się żyje tu tym sportem, tym swoim ukochanym, jak my tu koszykówką już żyłyśmy. I naprawdę super przeżycie, naprawdę. Kolejny ogólnopolski finał zawodów ze SKS-u do AZS-u za nami. Inicjatywa nie tylko sportowa, ale również mająca na celu zapoznanie się z warszawskimi uczelniami, obiektami sportowymi dla uczniów szkół średnich z Opola, Katowic, Łodzi, Lublina oraz Torunia, a także szkół warszawskich. Ciekawa inicjatywa, możliwość spotkania swoich kolegów z innych miast. Myślę, że w przyszłym roku również się spotkamy na uczelniach w Warszawie, aby kontynuować te zawody i dać szansę nowym uczniom zapoznania się z AZS-em. Od 6 lat trenuję prawie codziennie i razem z chłopakami, można powiedzieć, druga rodzina i jedziemy cały czas do przodu. Dla tych młodych ludzi największą motywacją jest to, że oni mogą być razem, że mogą wspólnie spędzić parę godzin w zdrowej atmosferze. Zawsze im powtarzam, że mają szansę jutro być lepszymi niż są dzisiaj i tego im życzę. Przed nimi na pewno dużo nauki, jeśli chcą zaistnieć w futsalu, ale każdy z nas ma szansę. Sport to jest bardzo dobre hobby. Dzięki temu nasz organizm prawidłowo funkcjonuje. Uważam, że drużyny koszykówki są wyjątkowe, bo to jest po prostu druga rodzina. Jak nie myślę o szkole w ogóle, idę na trening i się wyłączam od wszystkiego. Wysportowana sylwetka też jest bardzo przydatna w życiu. No oczywiście moje plany to AWF. No wiadomo, jak się tyle lat jest związanym ze sportem, no to trzeba iść w tym kierunku dalej. A przyszłość, no chciałbym grać zawodowo, ale czy to wyjdzie, to nie wiemy. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Zakochałam się w koszykówce i no po prostu kocham ją. Jest to raczej coś, z czym staram się wiązać przyszłość. Może kiedyś coś z tego wyjdzie. Po szkole chciałbym dostać się na Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. A pragnę grać w koszykówkę, dopóki mogę. Bo nie planuję jakoś zawodowo, ale do końca moich studiów na pewno. Chciałbym zadebiutować w seniorskiej piłce, jak pójdzie, zakwalifikować się do AZS-u. Tak?